tak, na cmentarzach organizowano pit stop. Ciężko było do nich dotrzeć. Odległości były znaczne. Wróćmy na pole walki. Obie drużyny próbują zyskać przewagę. Udało się to środkom, który dwóch rycerzy powaliło. Jednego z rycerzy z KS Rycerz. Przewaga zarysowała się po stronie środek 4-1, 4-1, a więc środki pierwsze starcie wygrywają. Nie są niejako pasowane, ale my rozpoczynamy pojedynek. Środki na skrzydłach zwycięstwa zepchnęły teraz KS Rycerz do ich pit stopu. I próbują zyskać przewagę. Naprawdę teraz jest ten kluczowy moment. W tym momencie, jeśli ta drużyna, która przewróci pierwszego z rycerzy bardzo szybko, może dwóch kolejnych wysłać na jednego z przeciwników i uruchomić tym małym jednym kamieniem, uruchomić lawinę, która doprowadzi do zniesienia przeciwników.
3-1, a więc 3-1 w polu, a więc 3-0. 3-0 w ostatecznej punktacji. KS Rycerz 1 wygrywa. Przegrupowania po stronie reprezentacji Warmii i Mazur i Roty von Maskow. Przez złośliwców nazywanych Rotą von Mason albo co gorsza. Polu Fabryka Świń i Warmia i Mazury przygotowują się Sierotki 1 i Sierotki 2. Stefan Walka. Przygotowuje się KSR 1 i Orzeszew. Z pewnością doskonale się znają. Treningi, wspólne walki. Ale teraz nie ma żadnych układów. Pierwsza drużyna kontra druga drużyna. Każda chce okazać się w tych sierotnych derbach lepszą. Chociaż jakby nieco mniej brutalny pojedynek
jakby się trochę chcieli oszczędzać. Na pewno pole się czerwieni, widać, że wygrywają środki. To niżej. Ale widzicie, nawet w bratobójczym pojedynku, nawet drużyna, która zna się jak łyse konie, no nie oszczędza się. Sieroty jeden. Sieroty jeden wygrywają walkowerem. Ozi. Sieroty jeden walkowerem. Oza! Sieroty jeden walkowerem. Walkowerem się. Ada! Pole KSR 1 i Orzesze. Przygotowuje się Silesia i Sierotki 2. Pole już widzimy Orzesze. KSR. Pewno trawa pozwala łatwiej wykonać jakieś salta, jakieś wyskoki. Rycerze mogą w łatwiejszy sposób być wyniesieni w powietrze dzięki sile poślizgowej, dzięki obniżonemu tarciu. A wszystko to za sprawą cyklonu Ulrich, który przeszedł przez nasze pola. Rycerze wrócili się w klinczu, atakują się bardzo czule. W okolicach karku, a nogami pracują, próbując obalić. I to się udało! To się udało, mamy! Przerwa, przerwa! Zakończenie starcia i wypuścić z tej niekorzystnej sytuacji 2-1 zostało doprowadzone do remisu. To pokazuje jak
3 do 1 w polu 4.